mieście Eliat na południu Izraela wczesnym rankiem rozległy się alarmy przeciwrakietowe. Siły obronne potwierdziły przechwycenie jednej rakiety nad Morzem Czerwonym przez system Arrow. Zapewniono, że rakieta nie wleciała na terytorium Izraela i nie stanowiła zagrożenia dla ludności cywilnej. Alarm został ogłoszony zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Burmistrz Eliatu Eli Lankri oświadczył, że nie ma żadnych raportów o zniszczeniach. Nikt nie został ranny. Izraelskie Stowarzyszenie Centrów Kryzysowych dla Ofiar Przemocy przedstawiło ONZ raport dotyczący aktów gwałtu popełnionych przez palestyńskich terrorystów podczas ataku na Izrael w październiku 2023 roku. Według raportu gwałty te były niezwykle brutalne, systematyczne i sadystyczne. Terroryści, chcąc zadawać jak największy ból i upokorzenie swoim ofiarom, zmuszali rodziny i przyjaciół ofiar do patrzenia na gwałty i przemoc seksualną. Ofiarami były zarówno kobiety i dziewczęta, jak i mężczyźni i chłopcy. Wiele gwałtów było zbiorowych, a większość ofiar została pobita. W niektórych przypadkach narządy płciowe były brutalnie zmasakrowane lub nosiły ślady penetracji bronią. W co najmniej jednym przypadku odnaleziono nóż wewnątrz narządów płciowych ofiary. Ze względu na fakt, że większość ofiar została zabita lub pozostaje w niewoli Hamasu, nie można podać precyzyjnych danych liczbowych. Władze USA oskarżyły przywódcę japońskiej organizacji przestępczej o spiskowanie w celu przemytu materiałów nuklearnych z Birmy, które miały zostać wykorzystane przez Iran do produkcji broni jądrowej. Takeshi Ebisawa wraz ze wspólnikiem handlowali narkotykami, bronią i materiałami nuklearnymi, posuwając się nawet do oferowania uranu i plutonu klasy zbrojeniowej, w pełni spodziewając się, że Iran wykorzysta je do produkcji broni jądrowej. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.